i to, co powiedziałem. Nasi koledzy, witamy serdecznie w Świętochowicach. Kolega Grzegorz Szeremeta, Memoriał. Tomek Majda, Paweł Lis. Ja się nazywam Jacek Krząs. Jacek Krząs właśnie od początku tutaj prowadził te streetbany na święta, na skałce. Jest trochę dzieciaków. Także naprawdę znamy się na tym, co, w co wy gracie, ale nie chcemy wam ingerować w waszą grę. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to nasza rola jest dokładnie taka. Czyli generalnie nie sędziujemy, ale jeżeli będzie to chodziło do niesportowych zachowań, to chcielibyśmy tutaj też, ja wiem, że jest bardzo trudno dzisiaj młodzieży nie przeklinać, ale będziemy ostrzegali, żeby nie przeklinać, jeżeli to jest rzymskie i tak dalej, ale jeżeli no, będziemy za to karali, może umówmy się tak, obserwator, że będziemy za to karali tak zwanym faulem technicznym, czyli jak będzie jakieś nieparlamentarne słowo i tak dalej, to chciałbym, żeby to karać jednym rzutem wolnym, potem z powrotem która nie była w poprzednim posiadaniu. Po upomnieniu, tak. Chodzi mi o to, ja wiem, że tak jak mówię, ale no starajmy się przynajmniej na tym turnieju, jak się na tym turnieju może złapiecie za język, to może w życiu potem będziecie mniej przeklinać, a uwierzcie, że przeklinanie to nic dobrego. Dobrze, bo ja bym mógł długo, a wy chcecie już grać. Mamy tak, kategorie 2006, 2008, 2009 i 2010. Tylko jeszcze jedną rzecz zapytam biuro zawodów. Halo, biuro zawodów. O tym samym czasie mamy także Street Ball w Katowicach. Dobrze, wszystko zrozumiałem. UK27. Z uwagi na fakt, Katowice, że jest, że nie ma wystarczającej liczby w poszczególnych kategoriach, na przykład dziewczyn, żeby rozegrać całą kategorię, to żebyście się nie stresowali. Do klasyfikacji będziecie normalnie liczone osobno, natomiast będziecie grali razem z chłopcami. Tak? Czyli w danej kategorii dziewczęta odgrali. To jest swój pierwszy turniej, czy znaczy w Polsce? A u was na Ukrainie także grałeś na jakieś takie turnieje? Pawelenie. Na pewno są. Chłopców i dziewcząt. I tak, z uwagi na fakt, że też do rocznika 2008 zgłosiła nam się jedna drużyna, to też połączymy tą kategorię 2008 z rocznikiem 2006.